Witamy serdecznie, kochani, i to z samego rana. Dostaliśmy dzisiaj telefon od rodziców, że czeka na nas u nich niespodzianka. Jedziemy zobaczyć, co to będzie. Zaraz pokażemy, co to jest. Tak, i zaraz pokażemy, co to jest. Już specjalnie wzięta kamera, no ale tyle. Tak, także jesteśmy no podekscytowani. Jedziemy zobaczyć. Do usłyszenia. Słychać coś. No. Patrz. Ta-da! To się kluje, to się kluje. To się kluje. Oj, gdzie? Nie uciekaj. No. Tak, ja to słyszę. Kurczę. No. Fajne, te, tak, to się kluje. Które kluje. Można zabierać, te suche. Tak. O, tu już kolejny wychodzi. Tu, tylko nie wiadomo, czy to wychodzi wszystkie, nie? Tak, powinny powychodzić, to co tam to... O, kolejny. Także zaraz będzie cała rodzinka w komplecie. A ile jest? Ojojojoj, no dużo. Uważaj, uwaga na dzióbki. Uwaga. Weź go, nie, wejdzie. Nie, już, o, zamknięte. Ach, zamknięte. A gdzie są te? To idziemy. To są te, które się teraz klują jeszcze, a już te takie suche typowo tato zaniósł do pudełka. Idziemy zobaczyć. No to idziemy. O, kto nas prowadzi? Idziemy zobaczyć resztę rodzinki. Cukierek! A to już są te, które wyszły pierwsze. No, ty, ty, ty. Ojej. Uwaga, ty, ty, ty. Kuku. No. Cieszę się, naprawdę już coś się dzieje, jakiś progres, już coś będziemy zaczynać działać, nie? Mm. Ach, już fajnie. Będzie materiał młody. Tak. Mają już co jeść, mają już co pić. Tak, już tutaj grzeją się pod żarówką. No nic, będziemy czekać, kiedy będą już w stanie pójść do nas i będzie kurnik. Zaczynamy testowanie.
kochani, pierwszy test za nami. Nie wyszło idealnie, ale wyszło. Także będziemy tutaj pracować, poprawiać, tak żeby było dobrze. No i coś z tego będzie. Kochani, mam taki trochę dylemat. Ponieważ przygotowuję się już do sezonu, ogólnie do wysiewu warzyw. No i tak, zobaczyłam kilka fajnych nowości. Może ktoś z Was będzie mógł mi coś więcej doradzić na ten temat. Czy warto to kupować, czy nie warto? Ogólnie tyle lat nic nie sadziłam i wcześniej, szczerze mówiąc, kilka lat temu, to taki jeszcze średni był wybór tego wszystkiego. A teraz jak popatrzyłam, to jest trochę nowości. No i chciałabym Was zapytać o opinię. Może ktoś coś będzie mógł mi więcej podpowiedzieć. Sama też oczywiście szukałam, no ale to wiadomo, że zawsze producent to pisze wszystko najlepiej, a na filmikach też tak różnie jest. Więc będę wdzięczna bardzo, jeżeli coś mi może podpowiecie, czy to warto, czy nie warto. Zaraz postaram się Wam pokazać, co znalazłam mniej więcej na portalu. Znalazłam całkiem fajny sklep, ceny są dosyć przystępne, no i też polecany był. Także no, zobaczcie sami, co znalazłam. Może coś mi podpowiecie, czy brać, czy nie brać, czy może jednak po prostu bardziej pójść w stronę tradycyjnych tych warzyw. No patrzcie, zobaczcie moją listę. Zobaczcie, znalazłam taki kalafior fioletowy i jeszcze taki zielony. Coś nowego. Jeszcze tutaj tak, papryka słodka czerwona, koperta wiadomo, marchew taka, burak, ale co, to jest fajne. To jest papryka ozdobna, taka do doniczek, fajnie to wygląda, słodka taka mieszanka, papryka słodka mieszanka i taka papryka, to też jest papryka, też ładnie bardzo wygląda. To tak, żeby mieć po prostu w domu na parapecie. A co tu jeszcze mam? Tutaj kiwano. Widziałam ten owoc w Lidlu, ale jeszcze nie próbowałam. No coś innego. Ogórek meksykański. No arbuz. Niby powinien w naszym klimacie dobrze się rozwijać i powinien rosnąć. Sałata taka. Małe pomidorki. Tu akurat malinowy kapturek napisane. Jest napisane. O, jest taki, jeszcze pomidor taki czerwony w żółte prążki, ale też będę chciała kupić zielony, taki prążkowany, zebra się nazywa dokładnie. Czarny pomidor, tutaj też takie pomidorki na balkon. No tak właśnie, żeby mieć to dosyć blisko, bo folia będzie stała trochę dalej. No, żółte pomidorki, coś innego, taki pomidor. Jeszcze na pewno coś tam poszukam, ale proszę, dajcie mi znać, jakie na przykład preferujecie ogórki, które będą dobre na kiszone, a które będą lepsze na takie konserwowe. I jakieś propozycje, coś fajnego. Bardzo będzie mi miło, jeżeli coś mi fajnego tam napiszecie. No bo cóż, ja zaczynam od początku wszystko i dopiero się znowu będę uczyła. Ale no tak jak mówiłam, zauważyłam sporo nowości, sporo takich warzyw fantazyjnych. No zobaczymy, ciekawe czym się różni taki kalafior na przykład smaku od takiego standardowego. Przyznaję, że taki standardowe pewnie sadzonki to może kupię gdzieś tam na ryneczku. Zazwyczaj tak robię. Na przykład kupowałam kapustę, czy taki zwykły kalafior. Por był zawsze dosyć tani, a ja na razie nie mam za bardzo gdzie tego trzymać, więc będę wysadzała dosyć małe ilości. I nie wiem, czy nie będę trzymała tego w ogóle u siostry. Bo u nas ogólnie jest ciepło i boję się, że to wszystko wybuja zbyt wcześnie. I znalazłam też foliak, ale to w następnym vlogu.
Przysiadłeś pomóc? Przysiadłeś mi pomóc, milutku? Przysiadłeś mi pomóc? Dziękuję. Dziękuję. Taka pomoc. No okej, bo ja rozpalam.